Witam Was ponownie na moim kanale i zapraszam dzisiaj na haul zakupowy. Haul zakupowy, o którym już mówiłam w ostatnim vlogu, że się zabieram do nagrania, ale jakoś mi to nie wychodziło. Haul z Polski i w sumie nie tylko, bo ostatnio w niedzielę też byłam na zakupach i kilka rzeczy kupiłam. Więc zapraszam Was do oglądania. Więc przejdziemy najpierw do ubrań, bo tych rzeczy mam najwięcej. Celowo do Polski wzięłam mało ubrań ze sobą, żeby mieć miejsce z powrotem w walizce, jak będę wracała. Więc zaczniemy po kolei od tego, co mam tutaj obok. Więc tak, pierwsza bluzka została kupiona w sklepie Reserve. W sumie prawie wszystkie rzeczy są, większość rzeczy jest z Reserve i Mojito. Więc pierwsza bluzka została kupiona w sklepie Reserved. Ma taki kolor piaskowy. Oczywiście te rzeczy wszystkie będą wymięte, bo były walizce zwinięte. Ja ich nie prasowałam i szczerze mówiąc nie chce mi się, więc wybaczcie, że są wymięte. Ale nie chciałam się ich specjalnie prasować, żeby nagrać haul, więc pierwsza bluzka wygląda tak. Tutaj na dole ma ona taki ściągacz, można regulować, zwykła bluzka do jeansów. Ona kosztowała bardzo mało, bo zakupy nam się udały w tym sensie, że były fajne ceny, bo ogólnie były tam promocje, jeszcze od tych promocji było minus 40%. I to właśnie zakupy zrobiłam z siostrą w Ptaku w Łodzi. Także pierwsza bluzka wygląda właśnie tak. I na niektórych rzeczach mam jeszcze ceny, więc Wam powiem. A niektórych rzeczach już oberwałam metki, więc niestety nie pamiętam. Kolejna rzecz, jest to bardzo fajna czarna sukienka, w której się mieszczę jeszcze teraz, więc mogę w niej chodzić w okresie ciąży, jak i również po, bo ona ma taki naciągający się materiał. Jest to czarna sukienka do kolan, która wygląda tak. Ma tutaj ona takie dziury na ramionach, ale one są takie delikatne, nie są jakieś takie duże, jak niektóre bluzki mają, tylko słownie są takie delikatne, co właśnie mi się to podoba, bo niekoniecznie lubię takie duże, jak są rozcięcia na ramionach. I ma ona golf. I jest po prostu totalnie prosta, czarna, w takim materiał w prążki. I jest fajna właśnie, bo można ją naciągać. Na sklepie Reserve. Kolejna rzecz. Jest to również taka tunika, sukienka, czy po prostu taki dłuższy sweterek, która wygląda tak, takiego koloru czerwonego. Tutaj ma fajne takie kieszonki po bokach, a z tyłu ma taki zamek do samego końca, on się rozsuwa i faktycznie czy on tak? Tak, i on się rozsuwa z tyłu, można całą ją rozpiąć z tyłu i ona sięga przed kolano i to jest też właśnie to, i to jest firma Mojito. Kolejna rzecz. To jest taka sukienka w kolorze takim oliwkowym, aczkolwiek nie do końca, rozkloszowana. Wygląda na tej z przodu tak, czy czwarty rękaw. I na dole się po prostu taka jest bardziej rozkloszowana, szersza. Z tyłu ma taki fajny czarny zamek. I oczywiście w nią się teraz nie mieszczę z wiadomych względów. I to też jest Reserved, rozmiar S. Zamierzam wrócić do swojej figury po ciąży, więc kupowałam tak jak zwykle. I cena promocyjna to było 100 zł, od tego jeszcze było minus 40%, więc naprawdę bardzo fajne ceny. Kolejna rzecz. O Jezus, będę tak tutaj schylała. Też jest bardzo, to jest sukienka czarna, też bardzo fajna, która mi się spodobała. Została ona kupiona w sklepie również Reserved.
Jest to taka fajna, czarna, klasyczna sukienka. Też ma ona rękawy czy czwarte. I jest taka szersza, nie jest taka dopasowana. Jak widzicie, tutaj się ona tak rozszerza. Kończy się ona przed kolano. I z tyłu ma też bardzo ładny, bo ma tutaj te takie zdobienia. Takie zdobienia właśnie z tyłu na plecach, jak i również tutaj z przodu. Także bardzo ładna sukienka, jest ona taka elegancka. I ona kosztowała 89,90 i od tych wszystkich cen jeszcze było mniej 40%, więc niedużo. Bardzo fajna, rozmiar też S. Kolejny sweter. Tym razem rozmiar bardzo duży, bo to jest rozmiar liber 46, chociaż szczerze mówiąc trudno mi w to uwierzyć, żeby to był taki duży rozmiar, bo on wcale aż taki szeroki na mnie nie jest. Ale właśnie to było moje takie założenie, żeby kupić sobie taki oversize sweter, żeby on był taki, sięgał do kolan, żeby można było go założyć do leggingsów teraz, żebym właśnie mogła w nim chodzić, żeby był taki po prostu duży i luźny. To taki kremowy, zwykły sweter. Kremowy, zwykły sweter. Z tyłu ma taki zamek. I on tutaj ma takie małe rozcięcia z przodu. Ale jest bardzo fajny, taki klasyczny. Jest taki szerszy i w nim właśnie mieszczę się nadal, co było głównym założeniem. Aczkolwiek później też będzie fajny, bo ja lubię takie szersze swetry. Lubię niektóre właśnie rzeczy, które są oversize. Dla mnie to, mi to nie przeszkadza totalnie, jak mam coś dłuższego, rozciągniętego na sobie. Lubię takie rzeczy. Kolejna bluzka, czyli tunika, sukienka. Taka tunika, którą można założyć również do rajstop, jak i do jeansów. Jest taka też szeroka tunika, która jest naprawdę taka szeroka. Rękawki ma takie też 3/4. Wioście jest taka szeroka i ona się troszkę zwęża na dole. I ma, jak widzicie, tutaj przód krótszy, trochę tył dłuższy, ale mimo wszystko ona i tak sięga mi do kolan, więc jest naprawdę spoko, taki cienki materiał, ale też właśnie mogę w nim chodzić teraz, jak i również później. I kolejna rzecz. To jest taka bluzka dłuższa, którą można również nosić do leggingsów, jak i do jeansów. Jest to taka fajna bluzka, która ma już normalne rękawki, które rękawy ma już normalnej długości. Jest ona w takim materiale właśnie też w prążki i idzie, jest taka długa do kolan, tyle że po prostu tutaj z jednej strony ma wycięcie, jak można zobaczyć, jest po prostu tutaj taki, ma rozporek z jednej strony, także też fajna i kosztowała 59,90. Kolejna rzecz, która też mi się spodobała. Jest to taka sukienka rozkroszowana, bo takie właśnie rzeczy mi pasują. Bo właśnie rzeczy rozkroszowane. Kolejno i wygląda ona tak. Rękawki też ma ciekawe, bo te rękawy są takie rozszerzane. Też są 3/4, tyle że właśnie są rozkroszowane na końcu. I ona też jest rozkroszowana. Jak można zobaczyć tutaj na samym dole. Także bardzo fajna sukienka, spodobały mi się kolory, spodobał mi się jej krój. I ona kosztowała 89,90. I jeszcze zostały na dwie rzeczy. Kolejna rzecz to jest taka sukienka, tunika, która wygląda tak. Jest ona właśnie czarna, zlatana srebrnymi nitkami. I jej rękaw to jest też 3/4. I jest taka prosta. I sięga też do kolan. Tutaj ma taką stójkę z przodu.
Jest też fajna, bo jest rozciągająca się, więc będzie pasowała na mnie teraz. Kolejna sukienka jest również z takiego materiału sweterkowego. Sięga ona również za kolana, z tyłu jest trochę dłuższa, bo przód ma krótszy, tył ma dłuższy. Jest, ma również golf, w którym możemy sobie zawijać i regulować jego długość. Rękawy ma normalnej długości, również rozszerzana na końcu. Tutaj ma takie dwie kieszenie. I z przodu jest właśnie krótsza, z tyłu trochę dłuższa. Te rzeczy tak nie za bardzo korzystnie wyglądają, dlatego że są pomięte, ale są naprawdę fajne, jak je się wyprasuje i założy. I ona nie wiem ile kosztowała, bo cenę ściągnęłam. Kurtka została kupiona też w sklepie chyba RZ albo Mojito. Mojito. Ma ona też taki kolor zielony, ale taki zgnity, ciemniejszy. O dziwo. I ma ona dodatki takie złote, zamek w kolorze złotym. Jest taka prosta, sięgająca przed kolano. Wygląda ona tak, taka leciutka, puchowa. Wygląda tak. Myślę, że na tą porę, którą teraz mamy, czyli u nas jest teraz gdzieś minus 3 stopnie, jest ona ok, zmarnąć nie można, ale jeśli będzie dużo więcej na minusie, to może być mi trochę zimno, tak mi się przynajmniej wydaje, bo ona jest, nie jest taka gruba, jest dość cienka. I do tego właśnie kupiłam taki szalik, który moim zdaniem dobrze pasuje. I ten szalik został kupiony w sklepie Zara. Także wygląda on tak. I on kosztował 89 chyba złote. Ale jest bardzo fajny, miły i można nim się opatulić dobrze. Mamy zakupy, które zrobiłam w Intersporcie. Były tam fajne ceny promocyjne na lenie, gdyby ktoś był zainteresowany w Szwecji. I ja już się przygotowuję do ćwiczenia, po prostu już przygotowuję, jestem przygotowana w pełni do tego, gdy urodzę już dziecko, to ruszam na siłownię. W związku z tym właśnie kupiłam sobie rzeczy niezbędne, które będę potrzebowała na siłownię. Są to takie buty śmieszne, znaczy śmieszne, na siłownię może ok, bo są takie pomarańczowe, jest to firma Adidas, są to typowe buty do ćwiczeń, do biegania, są one mega lekkie, wygodne i te buty kosztowały, gdzie one mają cenę, zgubiła się ta cena, ale kosztowały bez promocji 1500 zł, a była właśnie promocja na nie i ja zapłaciłam za nie 650 zł. Więc bardzo fajnie, bo właśnie butów takich typowych do ćwiczeń nie miałam. I gdy już kupowałam buty, no to musiałam sobie też kupić spodnie do ćwiczeń i bluzkę. Aczkolwiek miałam jedne takie spodnie czarne, ale już się troszkę zniszczyły, więc kupiłam takie też fajne spodnie kolorowe. Jak widzicie, to jest to kolor taki dość ciekawy. Jest to też firma Adidas i one kosztowały normalnie 450 koron, a ja zapłaciłam za nie 300. I do tego kupiłam bluzeczkę taką na ramionczkach, która kosztowała nie wiem ile, w każdym razie w cenie promocyjnej zapłaciłam za nią 150 koron. Także taka bluzka na ramionczkach. I właśnie w tym samym sklepie były, tam w ogóle cały sklep był w cenach promocyjnych, wszystkie rzeczy praktycznie miały ceny promocyjne. I od razu właśnie kupiłam jeszcze Alankowi dwie pary butów. Pierwsze to takie są już na wiosnę, lato, takie po prostu tenisówki, które też miały bardzo fajną cenę, bo kosztowały tylko 50 koron, więc naprawdę cena bardzo mała. I drugie buty, też super promocja, są to Timberlandy sandałki, też dla Alanka. Oczywiście kupiliśmy większe, żeby były dobre
w okresie letnim, także wyglądają one tak. Naprawdę bardzo fajne i one kosztowały, i one były, te buty minus, miały minus 70%. Więc też grosze zapłaciliśmy za te buty. Następna rzecz, jaką kupiłam, to jest taki wazonik na kwiatuszki, bo właśnie nie miałam jakiegoś takiego fajnego wazonu, a mój mąż często kupuje mi kwiatki, więc jak najbardziej się przyda, także zostałam kupiona w sklepie Jusk. W sumie kosztował niedużo. Jeśli chodzi o rzeczy kosmetyczne, jakie kupiłam w Polsce, to w sumie też dużo nie kupiłam, bo kupiłam w sumie tylko trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest paletka I Love Makeup i wybrałam tą czarną, bo te kolory najbardziej mi się spodobały. Czyli środko wygląda tak, takie ma kolory. Najbardiej mi się te kolory spodobały z tych wszystkich paletek. I ona kosztowała w sklepie Rossmann 47 zł. 47 zł, tak mi się wydaje. Kolejna rzecz, jaką kupiłam, jest to pomadka matowa do ust numer 15. I to jest Redvolution. Numerek 15 z firmy Bourjois. Taki fajny kolor czerwony. Także spodobała mi się bardzo ta pomadka, także wybrałam ten kolor i ona, ta pomadka kosztowała 50 kilka złotych, więc całkiem sporo. I kupiłam jeszcze jedną fajną pomadkę z firmy Inglot, taki kolor już bardziej neutralny, taki róż wpadający w koral nude, ale niestety gdzieś mi się zapodziała, gdzieś się zgubiła, poszukałam ją wszędzie i nie wiem, gdzie ona jest, ale na pewno ją przywiozłam, bo jak wkładałam te kosmetyki, to wyjęłam ją z opakowania. Tylko właśnie dziwnym sposobem nagle zniknęła. I co jeszcze, moi drodzy? I to chyba byłoby na tyle. A jeszcze oprócz tego kupiłam trzy w sumie świeczki, ale jedną już zapaliłam. To jest Yankee Candle, które po prostu są w sklepie Rusta i one kosztują jedna tylko 10 koron. A zapachy mają bardzo ładne, więc... Więc się opłacało kupić. I chyba to by było na tyle. A i jeszcze mam buty kozaki, które kupiłam też w sklepie TK Maxx. Także idę po nie. Okej, jestem. I właśnie kupiłam sobie takie kozaki też w sklepie TK Maxx. To są kozaki takie, ja bym powiedziała, bardziej na jesień i na taką naprawdę ciepłą zimę. Tak jak teraz jeszcze można na niej chodzić. Fajną mają podeszwę, bo są naprawdę przez to wygodne. Ale widzicie, tutaj już mają taki materiał, więc ocieplane one nie są w ogóle. Ale są naprawdę bardzo wygodne i po prostu spodobały mi się. I one kosztowały chyba 160 zł. I mam tutaj takie trzy jeszcze produkty, którymi zostałam obdarowana przez siostrę, bo moja siostra jest... bo moja siostra ma tą firmę, trzema produktami, już wcześniej to miałam, ale skończyły mi się i to jest serum, opakowania pościągałam, bo jak leciałam, to za dużo one miejsca zajmowały. Dwa opakowania tego serum przeciwzmaszczkowego, serum mask, czyli koncentrat regenerujący, także takie trzy fioleczki serum. Więc moi drodzy, to by było na tyle. To są moje zdobycze z Polski. Mam nadzieję, że haul wam się spodobał i że po prostu nie jest za długi i zasnęliście w trakcie oglądania. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!